Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, jeszcze w starym roku. Dzisiaj przychodzę do Was z takim filmikiem o moich zużyciach kosmetycznych. Ja mam tutaj, zużyłam, po prostu pozbierałam parę kosmetyków i chciałam tylko Wam przekazać krótką taką moją opinię odnośnie tych zużyć. Ja mam taki żel pod prysznic, regeneracja skóry, delikatny peeling awokado. To jest firma biedronkowa Bibiuty Bali, to się nazywa. I ten żel 300 ml, no po prostu powiem Wam, żel jak żel, żadnej jakiejś rewelacji nie robi. On jest taki, z takimi, tu jeszcze widzę, że po czasie, bo ja zebrałam wszystkie te moje zużycia do reklamówki i czekały po prostu na ten moment, kiedy będzie o nich filmik, i on jest z takimi drobinkami. Powiem Wam, no, żel jak żel, umyć się można, troszeczkę spinningować ciało, ale żeby jakiś rewelacyjny efekt, no to po prostu zwykły żel. Aha, tu jest awokado, owoce egzotyczne i nasiona moreli. Coś takiego zużyłam. Jeżeli chodzi jeszcze o ciało, balsam do ciała. O, i on był niedrogi. Ja go kupowałam w Rossmanie około tam 5 zł. Za niego dałam około 5 zł. I naprawdę fajna sprawa. Nie jest gęsty, ładnie się rozprowadza po ciele. On ma pH 5,5. To jest ta rossmanowska firma Isana, także to jest fajne, to Wam polecam, w niedrogich pieniądzach nawilża fajnie skórę. No i teraz mam kolejną rzecz, to jest też higiena ciała, to jest akurat higiena intymna, ale z tego nie byłam zadowolona, w ogóle z formatu tej butelki, to jest też z Rossmana taka firma, tak, i powiem Wam, nic specjalnego. Nie podobało mi się to, że tutaj jest to zamykanie takie. Ja jednak lubię, jeżeli mam taki płyn do higieny intymnej, to wolę, jak to jest w pompce. Jest to o wiele wygodniejsze do użycia, tak dla mnie. 300 ml też było jakieś niedrogie pieniądze, ale tego drugi raz już nie kupię. Jeżeli chodzi jeszcze o pielęgnację, to tutaj mam też żel pod prysznic Dove, krem pistacjowy z magnolią. Sprawi, że Twoja skóra będzie bardziej miękka i gładka już po pierwszym prysznicu. Taki dość duży, 500 ml, firma Dove. No, zapach był ładny, także to jest fajna sprawa. Następnie, co ja tu jeszcze mam takiego do ciała, mam bardzo fajny po kąpieli, z tego jestem mega zadowolona i to polecam i to chętnie kupię jeszcze raz, to jest olejek do ciała, to jest też firma z Rossmana, Wellness and Beauty, z pielęgnującym olejkiem z ziaren mango oraz ekstraktem z papai. Ja miałam akurat ten, ale wiem, że są tam różne rodzaje tych kompozycji zapachowych i to jest naprawdę, to uwielbiam, dlatego że ja po prostu nie lubię po kąpieli smarować się balsamami, jest mi zawsze zimno, ja chcę jak najszybciej wytrzeć się i przebrać się, ubrać się w coś, także z tego jestem bardzo zadowolona, dlatego że ja to stosuję zaraz po umyciu, nakładam na ciało takie i po prostu później delikatnie wycieram się tylko ręcznikiem, także to jest rewelacja dla mnie. Ceny Wam nie powiem, bo nie pamiętam, nie jest to jakieś super tanie, ale jest też wydajne, parę pompek i naprawdę fajnie nawilża ciało, jak ktoś nie lubi, tak jak ja, zamiast po prostu balsamować się po kąpieli, to od razu po prysznicu, jak skóra jeszcze jest mokra, można się tym fajnie natrzeć ciało sobie, można natrzeć ciało fajnie i lekko wycieram później ręcznikiem. To moja gwiazda piękna. Dobra. I teraz jeżeli chodzi o włosy,
No to zużyłam taki szampon wzmacniający, to jest Fructis Garnier. Długotrwałe oczyszczenie włosów, czynniki oczyszczające, ekstrakt z ogórka. Tu jest tak, bez silikonów, bez parabenów, także na plus, do włosów normalnych, szybko przetłuszczających się. No ja to nie wiem, jakie ja mam w końcu te włosy. Raczej bym obstawiała, że one są suche, ale wiecie, to przez po prostu farbę, którą się stosuje na włosy. Ale spokojnie, dawał radę, cała rodzina używała, polecam. Ładnie pachnie. Ładnie pachnie, duża pojemność, także na co dzień do zużycia jak najbardziej. Że mi brakuje miejsca na, brakuje mi miejsca na krześle. I tu jest mój hit. To jest bardzo fajna odżywka do włosów, Timotei. Nie wiem, czy ona jeszcze występuje, bo ja mam po prostu tak, że nakupuję dużo kosmetyków i później po trochu każdego zużywam, więc jak mi się tam przypomni, ale naprawdę ostatnio to była moja ulubiona odżywka do włosów. To jest Timotei, drogocenne olejki z olejem arganowym, też jest zero parabenów, także ja bardzo lubię tą odżywkę i chętnie kupię ją jeszcze raz, także polecam. I teraz jeszcze z odżywek do włosów, też jest bardzo fajna, niedroga, tym razem z Lidla, odżywka do włosów odbudowująca z keratyną, z tej firmy Cień, nie wiem jak to się wymawia. To jest linia taka profesjonalna, też jest odżywka niedroga, a naprawdę no, nadaje fajny blask włosom. To jest pielęgnuje, wygładza, zmiękcza zniszczoną strukturę włosa, jednocześnie nie obciążając ich, ułatwia rozczesywanie. Także też jest, i to jest chyba do włosów przed wysuszeniem chroni. Formuła wzbogacona keratyną, pielęgnuje włosy i chroni przed wysuszeniem. Ale naprawdę się sprawdza z tą keratyną, ładnie pachnie, fajnie działa, także to też bym polecała. Jeszcze do włosów, ale tego to ja już myślę, że nie mam, bo ja już to kupiłam bardzo dawno i zajęło mi trochę czasu, żeby to zużyć. To jest z firmy Yves Rocher. To jest taki preparat sprayu do... on powoduje, że lepiej nam się rozczesują włosy. Szczególnie, wiecie, no te włosy blond po farbowaniu, no to są ciężkie do rozczesania. No tak jest w moim przypadku. I to jest taka fajna woda, ułatwiająca rozczesywanie z wyciągiem z kwiatów lipy. 200 ml, ale ja tam trochę szperałam po internecie i są inne takie preparaty właśnie w sprayu też, które ułatwiają rozczesywanie włosów, także na pewno znajdziecie jakiś produkt zastępczy na to, ale to było dla mnie rewelacja, fajny produkt. Ale z tego, co widziałam już, i Yves Rocher tego nie ma. Drugim szamponem, takim używanym przez całą naszą rodzinę, L'Oreal Elsev. Tu jest akurat szampon pielęgnacyjny. Też jest całkiem fajny, także też Wam polecam. Z szamponów, z takiej codziennej pielęgnacji. A jeszcze mam z takich rzeczy do rąk, no to mam z tej firmy Balea, to wszyscy pewnie znają tą firmę. To jest po prostu takie mydełko w płynie. To też są niedrogie te mydełka, a fajne. W twarzy jeszcze miałam taki z Bielendy olejek, kokos i aloes. Oczyszcza, nawilża, zmiękcza, nie zawiera SLS. Też całkiem fajny, tylko pod koniec. Ładnie pachnie, pachnie. Pod koniec, wiecie co, tu chyba trzeba dobrze zamykać jednak tą pompkę po użyciu. Ja może zostawiałam i po prostu pod koniec to już tak jakby on się zepsuł. Także musicie w miarę szybko ten produkt zużyć. A tak to całkiem niezły jako do mycia twarzy olejek. To też fajna sprawa. Jeżeli jesteśmy jeszcze przy twarzy, to tutaj taki krem zużyłam z Eveline'a. To jest taki kremik z witaminą C. Wiecie co, to jest taki rozświetlający krem, aktywnie odmładzający, cera zmęczona, pozbawiona blasku na dzień i na noc. No jakieś, wiecie, no spektakularnych rzeczy nie robi. Po prostu nawilża
nawilża tą skórę. Ja nie widziałam jakichś super efektów nawilżenia, czy też super efektów redukcji zmarszczek. Rezultat jest tutaj podany, że redukuje zmarszczki i rozświetla. No może, ja nie jestem w stanie stwierdzić, czy to tak rzeczywiście jest. Zużyłam taki, wiecie, na co dzień krem, jak najbardziej. Zużyłam też podkład z Rimmela Wake Me Up. Jednak wiecie co, ja miałam kolor Classic Beige 201, ale moim zdaniem to nie jest mój kolor. On był jakiś taki za ciemny do mojej... Ładnie, bardzo ładnie pachnie. Za ciemny do mojej skóry. Coś nie trafiłam z odcieniem, z kolorem. Może jakbym miała jeszcze jakiś inny odcień, to chętnie bym wypróbowała. Całkiem fajny, taki na dzień do codziennego stosowania. Ładnie pachnie, przyjemny. Tu jeszcze mam kremik taki. To już też któryś raz rzędu akurat zużyłam. To jest ta firma Dermedic. To jest Hydrain 2. Krem nawilżający o przedłużonym działaniu. Także taki po prostu krem na dzień, fajnie się wchłania, także też jest fajną opcją na co dzień. Do twarzy również, tu widzę, mam dużo do ciała, do twarzy rzeczy, które mi się pokończyły, to chyba najszybciej schodzi. Z Bielendy kojący płyn micelarny, pielęgnacja 3 w 1, duża pojemność, twarz, oczy, usta, cera sucha i wrażliwa. Ja używam do oczu, to nie używam, używam zawsze do oczu preparatu stricte do demakijażu oczu, najczęściej jest to z Bielendy, o którymś filmiku mówiłam Wam o tym, a tak na co dzień po prostu do zmywania makijażu to używam tego z Bielendy. Teraz mam też Bielendę, tylko inny, chyba zieloną herbatę, inną serię. I jeżeli tutaj jeszcze mówimy o włosach, bo tu mi jeszcze zostało o włosach, taka maseczka, w zasadzie tu jest serum, maska intensywnie regenerująca, intensiv. I tu jest taka maska z Gwiskura, jednominutowa. Też fajna rzecz, fajnie mi nawilżała skórę, także całkiem jest niezła. Skórę, mówię, włosy. Kiedyś kupiłam to, ale dla mnie to się nie nadaje w ogóle. Konsystencja tego jest strasznie taka lepka, to jest krem Garnier BB, skóra niby normalna, nawilżający krem 5 w 1, śniady kolor, bo tam jeszcze chyba był jaśniejszy, ekstrakt z rejpfruta, witamina C plus pigmenty mineralne. No ja kiedyś to miałam, ja zapomniałam i kupiłam ponownie, ja nie jestem z tego zadowolona. Bardzo taka konsystencja, tak jak Wam mówię, taka bardzo... maziata. Czuć to tak na skórze, nie wchłania mi się to, nie wiem, u mnie się to za bardzo nie sprawdziło. Tu jeszcze mam to, już Wam mówiłam, bo to było w zakupach kosmetycznych, ta kulka Fishy, ja bardzo lubię, jest rewelacyjna. Zużyłam też swój ulubiony zapach, DKNY, to jest to zielone jabłuszko, każdy zna. Są różne wersje tych zapachów, czerwone, tam jeszcze chyba mam to złote. Ale ten jest chyba najfajniejszy. Jeżeli chodzi o demakijaż oczu, to ja właśnie używam takich mniejszych opakowań. Do samych oczu używam tego. I tu mam akurat Eveline'a. On jest różany, także on jest w sumie ok. Sprawdza się. Teraz mam Bielendę zieloną, także te płyny do oczu jak najbardziej. No i co ja tu mam jeszcze? No i jeszcze mam taki męski żel Expert. Ale ja tego nie widzę nigdzie w sklepach. To akurat przywiózł kuzyn męża i tak zostawił nam. Bardzo mi się ten zapach podoba, tylko że niestety nie wiem, gdzie go się kupuje u nas, bo nie mogę go spotkać. Widziałam, że z tej serii Men Expert są rzeczy, tylko że nie ma akurat tego żelu. Jakby ktoś wiedział, gdzie ja mogę to kupić, to chętnie bym to kupiła, bo pięknie pachnie, naprawdę pięknie.
Także, żeby nie przedłużać, no to jest na razie tyle tych moich zużyć. Będę miała okazję, żeby już się pozbyć tych wszystkich opakowań, bo uzbierała się, jak widzieliście, całkiem spora siatka. Także pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Myślę, że się filmik podobał. Bardzo Was proszę o łapkę do góry i subskrypcję kanału. Będziecie wtedy na bieżąco z wszystkimi filmikami. Zapraszam Was serdecznie do oglądania. Ja już się na dzisiaj żegnam. Do zobaczenia. Pa, pa.